Dzisiaj w Brand Clubie gościmy zespół Vegas. Na początek może opowiecie nam, od czego wszystko się to zaczęło. Jak powstał wasz zespół? Marianini. I co was po prostu skłoniło do założenia formacji Vegas? No cóż, spotkaliśmy się kiedyś wspólnie przy jakimś browarku i postanowiliśmy, że założymy zespół. Tak to się zaczęło. Po prostu od jednego browarka? No nie było wtedy jednego browarka. Browarek i było... I browarek z wkładką. I była pompa. Tak. I było i była w... No. W swoim dorobku macie wiele hitów. Macie może jakiś swój ulubiony kawałek? Tak, Arek ma. Bardziej wam się podoba? Arek ma, to jest jego wspomnienie z młodości. Może Arek mógłby zaśpiewać kawałek tego utworu? Nie, lepiej nie, bo jeszcze nie rozgrzał strun głosowych. Ale może Arek opowie, bo będzie wódka, będzie pompa, tak? O moim ulubionym, tak. Że mam wspomnienia, tak? I że... Aha, rozumiem. No to mam wspomnienia, tak? Byłem z takim moim przyjacielem i wpadliśmy na pomysł i tak było i to mój ulubiony kawałek. Mówiłem? Tak jest. Nie wierzyłem. A jednak. Tak było. A jednak. Tak było. Pewnie odwiedziliście dużą ilość klubów i dyskotek w Polsce. Może macie jakieś szczególne, śmieszne, może zadziwiające zdarzenia, które utkwiły w waszej pamięci? To Kubuś miał jedno fajne, tak. Śmieszne zdarzenie. Może opowiedz, Kubuś. To ja opowiem. Mogę? Dawaj, Kubuś. No. Nie, no, dziewczynka zaczęła się rozbierać przed nami, no i bardzo blisko mnie to było. Gruby melarz. No i ona się rozebrała do bielizny. Także, no, rozebrała się. No. Miło to wspominasz? Znaczy, nie mogę mówić, bo żona będzie oglądać pewnie, prawda? Także jako mężczyzna powiem, nie wiem. Ja też nie wiem. No. A on może powie, że mu się podobało, bo nie jest ten. Mnie się tam podobało. No. Czyli ogólnie było... No dużo okay. Się trafia takich, wiesz, sytuacji komicznych. Słuchaj, ja to jakoś zapomnę za blisko podszedłem i to pasek prawie straciłem, spodnie miałem rozpięty. No. Więc... No to tak miłe jest, nie, że dziewczyny... O, a ty nawet kiedyś zawiązałeś. Ja bardzo lubię, jak dziewczyny mi zawiązują sznuróweczki na występie. Zdarzało się tak. Może tak. I dziewczyny się patrzą, kiedy się przerobica. No. I tylko. A tu i tylko zachłod, tam dycha zadychał, lecz a nie? Nic. A, patrz, zaraz pójdę. A, to poszukali. Tworzycie, chłopaki, muzykę disco pole dance, a czy może darzycie sympatię jakieś inne gatunki muzyczne? To ja. Słuchamy. Kuba powie. No, Alek lubi rocka, ja lubię popa, a Adrian lubi metala. Kurwanie, słego. Dokładnie. Jakie są wasze dalsze plany? Pragniecie się rozwijać? No, słuchaj, robimy nowe piosenki, niedługo wszyscy to usłyszą. Ci, którzy grzebią w internecie, i nie w tylko. Naszych profilach. Kubuś, reklamy poprosimy. No co, facebook.com, mamy na zespół Vegas, vegas.pl. Tam znajdziecie wszystko o nas i przez tego dusza zapragnie. Także cierpliwości, już niebawem coś świeżutkiego, jak z miętą. Przypompujemy. My. No. To był właśnie... Pierwszy odcinek naszego wideobloga razem z zespołem Vegas. Nie, oczywiście nie ostatni. Będziemy to cały czas skończyć. Wy jesteście pierwsi. No, kurde. Jako pierwsi pozdrawiamy serdecznie. Zespół Vegas, Brand Club Skoków, yo. Ja lubię cheese, cheese, cheese.